Zebrałem na kamerkach 7 ministrantów i dwie bardzo kościelne dziewczyny, ale wśród nich ukryłem jednego ateistę. Zadaniem wierzących będzie wygłosowanie ateisty. Jeśli im się to uda, mogą wygrać nawet 1000 zł. Zaczynamy pierwszą rundę, macie 10 minut, czas start. Ej, dobra, ja mogę chyba ósemkę wyklirować, bo widzę w rogu ten obrazek. No to samo chciałem zrobić! Zobaczcie tutaj. U mnie to samo. Ja mogę coś pokazać wam lewej wyżej, no nie? Lol, Alba. Pytanie, ty jesteś ministrantem? O, tak. A jak? A siódemka, ty jesteś lektorem? Tak, jestem lektorem i jestem lewy wyżej. Co, jakbym dalej chodził, to byśmy mogli sobie zbić piątkę. Ale ja już nie służę. Teraz rzadziej, teraz znacznie rzadziej. Kiedyś chodziłem częściej, ale teraz tak, no nie wiem, dwa razy w miesiącu jestem może, no nie. No dobra, to w sumie jak mamy takie troszeczkę bardziej doświadczone grono, to może z tego doświadczenia przepytamy resztę, co? O, no możemy się pobawić, no nie? Zacznijmy od jedynki po kolei, tak jakby przedstawi się krótko, szybko, zwięźle. Mam na imię Mateusz, no byłem ministrantem. W sumie w teorii jest. Tylko że po prostu chodzę przewrócić na inną parafię, nie na tą swoją. I mam 19 lat, nie wiem co mogę więcej. A cześć, jestem Nadia, mam 18 lat. Przez 4 lata chodziłam na schole do kościoła i przez 1,5 roku chodziłam na wspólnotę, ale aktualnie nie mam za bardzo czasu, więc zrezygnowałam. Mogę na chwilę? Ja bym ją też w pewnym tak troszeczkę bardziej wyklirował, ze względu na to, że ona ogarnia jakby ten slang, że schola. Ale to jest rzecz, którą mi w szkole możesz słyszeć, nie? To raczej nie jest jakaś rzecz, która Szkoła akurat o tym nie mówi, no przynajmniej u mnie. Dobra, kontynuujmy. Od drugiej klasy podstawówki jestem ministrantem, no od czasów pandemii zrezygnowałem. No to siemano, ja jestem Altiono, jestem ministrantem od 12 lat, dalej służę, chcę zrobić jako parafii. Siema, mam na imię Adam, ministrantem jestem od w sumie 5 lat, lektorem od 3. No i chodzę co tydzień do kościółka, czytam. Okej, to ja jestem Nikola i ja byłam Marianką i ja nawet mam tutaj mój, słuchajcie, medalik żółty. Był jeszcze różowy, jest chyba jeszcze niebieski. Do nich już nie dotrwałam niestety. Chodzę do kościoła głównie co niedzielę, bo ja mam późną szkołę, więc raczej ciężko jest chyba mi chodzić na msza. Ja się wtrącę w imieniu widzów. Co to jest Marianka? Marianka to jest, tak jak macie ministrantów służących przy ołtarzu, tak macie Marianki, które mają takie jakby spotkania albo z katechetką, albo czasami z księdzem, my mieliśmy bardzo rzadko z księdzem, które również działają na rzecz kościoła, ale raczej w takim sensie, na przykład jak są jakieś większe takie, wiecie, msze, jak na przykład Wielkanoc, trzymają sztandar, albo sami odmawiają różaniec, na przykład odmawiają w po łacinie, też służą kościołowi, ale raczej z boku. Okej, dzięki. A teraz ja. Jestem Michał, mam 22 lata, skończyłem w tym roku. Jestem ministrantem, o Jezu, ciężko powiedzieć, od trzeciej chyba, albo od czwartej klasy podstawówki, już nie pamiętam. No to już parę lat będzie. 4-5 lat temu przeprowadziłem się do miasta, więc zmieniła się też moja parafia. W drugiej klasie gimnazjum miałem świętania lektorskie. I co więcej, no jestem aktualnie lektorem, chodzę do kościoła, no tak 2-3 niedziele w miesiącu, już teraz trochę rzadziej niestety, bo mniej czasu, więcej obowiązków i wszystkiego, ale to niestety z wiekiem przychodzi. A tak się spytam, czy na lektora to nie, kleryk to nie jest inne określenie? Nie. Kleryk to z tego co kojarzę, to jest osoba, która chce zostać księdzem. A. No tak. Lektor to ogólnie jest tylko level wyżej ponad ministrantem, tak jakby, no nie? Mówią do mnie Łukasz, nie? No, ministrant od 7 lat, czwartej klasy podstawówki. Do kościoła chodzę co niedzielę, dzisiaj w sumie też byłem, no to ledwo co zdążyłem tutaj. Ej, dzisiaj jest środa. The fuck? No, ja jestem Kuba, mam za 3 dni 2 dychy. Ja ministrantem zostałem, jak byłem w trzeciej klasie podstawówki i jakoś w pierwszej gimnazjum zostałem lektorem. Większość osób zostało ministrantami po komunii. No tak. No, no tak się zwykle dzieje, tak, nie? Tak jak możesz to chodzić z pateną, żeby podkładać pod komunię, to... Ja wiem o co chodzi. No, uciekasz od tego, bo nie chcę ci się tam stać w rękę po pewnym czasie. Takie bardzo proste pytanie. Jaka jest wasza parafia? Zacznijmy od jedynki. Pod świętej Anny to jest parafia. Parafia Doroty z Montef. Dorota była w Monte? Parafia pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Kościół pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny. Parafia pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Ja też parafia narodzenia Najświętszej Marii Panny. Niestety tak samo jak kolega. Okej. Okay. Sassy. No to ja jestem w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin. To ja jestem pod wezwaniem świętego Mikołaja. Święty Mikołaj, yeah! Święta! Święty bracia męczenników. No to ode mnie tyle jak na razie. Zazwyczaj, wiecie, jak chodzicie w niedzielę, to macie taką mszę jedną upodobaną, na którą zazwyczaj chodzicie, nie? I chciałbym po kolei zapytać, o której jest ta msza? No co jest różnie, to nie wiem, czy coś wniesie w ogóle. Proszę państwa, koniec czasu! Wykorzystaliście swoje pierwsze 10 minut. Teraz przygotujcie sobie coś do pisania. Kartki, długopisy.
i będziemy głosować. Ja chowam kamerki, żeby wszystko było anonimowe. Zastanówcie się, kto wam najbardziej śmierdzi. Mam wszystkie głosy i powiem tak, że ktoś odpadnie. Ktoś ma większość. Dokładnie 3 głosy zebrała ta osoba. A jest to numer... 4. Serio, przykro mi się zabiło. Jak to mówi Ewangelia według świętego Teodora, wszyscy jesteście skurwysyny. Ewangelia według świętego Teodora, wszyscy jesteście skurwysyny. Usłyszymy się na końcu, zobaczymy jeszcze jaka była prawda o tobie. Natomiast teraz ważna informacja dla was. Słuchajcie, dzisiaj w puli mamy 1000 zł, ale każda kolejna runda będzie was kosztować 100. Tylko pierwszą rundę mieliście w gratisie za darmo. Jeśli jesteście pewni, że wygłosowaliście ateistę, to możecie zakończyć grę i podzielić się tysiakiem. Ale jeśli on jest nadal w waszym gronie, to z buta wygra całego tysiaka. Pytanie, czy gramy dalej? Możemy puścić dalej, zobaczymy co będzie. Ja bym zagrał i tak, nie, no, gramy dalej. Gramy dalej. Gramy, no. No to gramy dalej, to mi się podoba. Kolejne 10 minut startuje teraz, powodzenia. Dobra, ja mam pierwsze pytanie. Słuchajcie, ja wiem, że to może się wydawać dość głupie, aczkolwiek musicie mi zaufać. Niech każdy z was po kolei pokaże do kamerki, jak jesteście w kościele, w jaki sposób trzymacie ręce. Wiem, że powinno się tak, jeszcze no z tymi tak. zakrzyżowanymi palcami. To ja najczęściej albo tak, w pięść, tak, albo no tak. No tak jest najwygodniej. Jak klęczysz, to tak, a jak stoję, no to tak. Ale trzymanie rąk wedle mnie do niczego nie prowadzi, bo każdy trzyma je jak sobie wygodnie ma. No dokładnie, to... Są osoby, które zwisają im ręce w dół i po prostu złapią od dołu sobie je. A ja właśnie zauważyłam pewną rzecz w kościele, że bardzo dużo osób trzyma właśnie ręce w ten sposób, bo po prostu trzymać przez cały czas ręce w taki sposób na mszy jest po prostu nieraz niewygodnie. No, weź pod uwagę, że dużo ministrantów tu jest, no nie? Czasami w niektórych parafiach jest przykaz, żeby trzymać ręce, no nie? W niektórych momentach liturgii. W Licheniu jak byłem, to wiem, że musieli tak trzymać. No właśnie są niektóre takie kościoły, które mają takie wymagania, no nie? Mnie zastanawia, czy macie jakieś swoje ulubione piosenki religijne. Jeszcze jak? Barka. Barka, oprócz Barki nie przyjmujemy. Nie, błogosławienie. Tak. Nie pamiętam nazwy, ale to jest Dobry Jezu, a nasz Panie. Drum and Bass Remix najlepsze. Ej, kurwa, ja zapomniałem. Nie wiem, czy u was w kościele było takie coś, ale u mnie zawsze jak jakieś urodziny były, jak śpiewaliśmy na koniec mszy, takie coś jak życzymy. Tak, u mnie też to jest. Też mam takie jedno bardzo ważne pytanie. Co ile plus minus u was zmienia się kadencja księdza? O, to dobre pytanie. Zależy, bo jak przejdzie na emeryturę. No u mnie w kościele na przykład do tej rotacji doszło 2 lata temu. W moim poprzednim kościele był ksiądz, który jakby podróżował i on był na 4 lata i po prostu woził ze sobą pluszowego misia i dzieci go mogły brać do siebie za dobre uczynki, które losowano na mszach. No i on był przez 4 lata i potem sobie pojechał gdzieś indziej. A roratak to zawsze było. Jedynka ma jakieś glisze potężne. Matrix go chce przejąć. U nas jest taka tradycja, nie wiem, czy może to jest we wszystkich kościołach, no bo ja tam raczej tylko do swojego chodzę, rzadko jestem w innych, że za każdym razem, kiedy są ruraty, dzieci mogą wkładać jakieś tam na przykład serduszka, takie papierowe, albo jakieś kartki. Losują Matkę Boską, albo jakąś inną figurkę, tak? Tak. No u mnie księża byli różnie. Jeden był 2 lata, drugi był tam 4. Widzicie, jaki on ma diabelski fotel z rogami? Przypadek? U mnie jest tylko jeden ksiądz proboszcz, przez całe moje życie. I wczoraj nawet z nim rozmawiałam, bo go spotkałam pod sklepem. Ja akurat na mojej wcześniejszej parafii, bo wcześniej nie mieszkałem w mieście, tylko mieszkałem na wsi, to miałem ogólnie cyrk z księżami, bo przez 6 lat było 4 proboszczy na tej parafii, no nie? Wiecie, jak to jeszcze sami... Z Bazylii Licheńskiej robiłeś, czy jak? Nie. Była jedna akcja, że jednego wyrzucili. Takie, wiesz, plotki latały, tam nic nie wiadomo, no nie? Przynieśli go na inną parafię, bo coś tam, no nie? O Boże. Potem przyszedł drugi, chyba 1,5 roku i zmarł. Potem przyszedł trzeci, tego też przynieśli i przyszedł czwarty, ale to już jak tam nie mieszkałem, no nie? A na aktualnej, no to w sumie chyba nie doświadczyłem jeszcze żadnej zmiany. U mnie to zazwyczaj jest tak po prostu, że no jest jeden proboszcz, no nie ma innych księży. Zmiana była ostatnio z 3 lata temu, tam w sierpniu. U mnie to wygląda tak, że u mnie co 5 lat jest wymiana jednego księdza, w sensie my poza proboszczem mamy jeszcze 2 i to jest tak, że każdy z nich jest po 5 lat, tylko jak przychodzi jeden, to 2 lata później się wymienia drugi i po 3 latach się wymienia tamten pierwszy. Ile mamy czasu podać jeszcze? Niecałe 3 minuty. A ja mam pytanie takie krótsze. Jakie sobie wzięliście imiona na bierzmowanie, jak wszyscy mają i czego są patronami? Świętego Antoniego i to jest patron rzeczy zagubionych, bo często, że gubię po prostu rzeczy.
Ja sobie wzięłam świętą Apolonię, bo jest ona patronką dentystów, a moja praprababcia była stomatologiem i tak na pamiątkę po niej. Zobaczmy, czy ktoś googluje, czy ktoś sprawdza. Nie wiem, dlaczego w mojej parafii na bierzmowaniu nie wolno było wziąć sobie tak jakby trzeciego imienia. Mieliście brać tylko to, które macie teraz, czyli no ja mam na imię Damian. Damian i Kosmo to są patronowie medycyny po prostu. No ja wziąłem sobie świętego Piotra, ale to w sumie tylko dlatego, że mam brata Piotra, no i ksiądz mi zakazał jednego takiego imienia, ale... Jakiego? A ja wzięłam świętą Teresę, ponieważ moja babcia ma na imię Teresa i to ona mnie zawsze doprowadzała do kościoła, jak byłam młodsza. Ja wziąłem akurat Stanisław, też ze względu na dziadka, bo zmarł no 5 czy 6 lat temu, ale bardzo dobrze go wspominałem i... No ja mam ten Patryk, no to jest po prostu ze względu na to, że mój świadek miał na imię Patryk, tak jakoś wyszło. Na dowód rzeczowy bierzmowania mam tutaj notesik, oczywiście jest to mój, podpisany tutaj. Moje imię z bierzmowania to jest Łukasz, ale nie pamiętam, czego on był patronem. Wydaje mi się, że był chyba lekarzy. Tak coś mi świta, ale nie pamiętam. A wziąłem to ze względu na to, że mój chrzestny, który... No w sumie to ja nie miałem ojca praktycznie, że nigdy, a w sumie to on mi po części też go zastępował i też przy okazji był moim świadkiem. Idealnie się wyrobiliście. 10 minut. Minęło teraz. Także wiecie, co teraz was czeka? Głosowanko! Ja dałem teraz dowód taki, że to nie ma szans, że mnie wyrzucicie, nie? Jedna osoba zebrała 3 głosy. Jest to sąsiad czwórki o numerze 5. Ajajaj, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzę. O, proszę, jakie tutaj. Mamy teraz w puli 900 zł. Jeżeli zagramy jeszcze jedną rundę, będziemy mieli 800. Pytanie, czy chcecie to zrobić, czy jesteście pewni, że czwórka lub piątka to byli ateiści? Ja ani trochę nie jestem pewna. Ale czy kiedykolwiek będziemy pewni? Czy ktoś jest za tym, żeby zakończyć? No, się waham, bo... Czyli gramy dalej, tak? Tak pomyśleć. Jak będziemy mieli następną rundę, ja mam pytanie, po prostu... Czyli macie już pomysł na następną rundę, no to wypadałoby ją zagrać, co nie? Niby tam, no, ale mi się wydaje, że ta czwórka mogła być naprawdę tym ateistą. No mi też tak bardzo to śmierdzi. Ona najbardziej śmierdzi, a tak to na razie to nikogo nie widzę dosłownie. Jak czytał parafię, to wyglądało tak, jakby on czytał po prostu to. No tak. U piątki to samo zauważyłem. Ręka do góry, kto chce grać dalej. Dobra, wszyscy. Kolejna stówka znika z waszego konta, ale za to macie 10 minut. Powodzenia. Dobra, ja mam od razu pierwsze pytanie. Raczej każdy powinien mieć coś w pokoju, nieważne czy to obraz, czy figurka, czy coś, a coś z naszej religii. Pokażcie jak możecie. Krzyżyk jest od bierzmowania, obrazek to z pierwszej komunii, no i krzyżyk na szyję tą dostał od chrzestnego. Ja mam bransoletkę z jakimiś kamieniami, którą babcia mi przywiozła z zagranicy i tutaj mam z jednej strony Jezusa, z drugiej mam Maryję. Mam z Wadowic taki na stojaczku z Janem Pawłem II i z kolędy z zeszłego roku obrazek, bo jestem cały czas w trakcie przeprowadzki i nie mam wszystkiego na wierzchu. To akurat od sąsiadki było, figurka, pamiątka pierwszej komunii, aniołek i na ścianie mam no ten obrazek z pierwszej komunii świętej, czekajcie, o. Dobra, więc ja, uwaga, mam tego dość sporo. Na początku pokażę wam, to są olejki do namaszczenia. Likwidy. To są właśnie wyglądają olejki, dosłownie. Na tym zależał? Ciąga Ducha Świętego. Mam tutaj ten medalik, który wam już pokazywałam z Marianek. Mam krzyżyk, który dostałam od mojej siostry na urodziny. Taki wygląda, jakby to był różaniec, ale to nie jest różaniec. I mam tutaj jeszcze przy sobie obrazek właśnie też z ostatniej kolędy, z moją ulubioną modlitwą. A, i no, to... jeszcze mam wisiorek na sobie, o! Ja wam powiem tak, przeprowadziłem się 2 miesiące temu. Mogę to potwierdzić tym, że mam ze sobą ramki na obrazy, w których nie ma jeszcze obrazów. Ale z takich świętych rzeczy, no to mam Cingulum pasek do Alby. O, ja mam moją Albę w kartonie. To mam tu figurkę. Róbmy krócej, żeby mieć więcej czasu na coś innego. Dobra, to pokażę wszystko naraz. Przyjęcia wszystko. Jakie ładne! Zbierzmowania, to już było w pokoju. No i mam tu kombrze, które jest mi już za mało. A ja mam tutaj z tyłu obrazek z Maryją. Zaraz pod nim jest ten krzyżyk zbierzmowania. Tutaj zaraz obok, pod ręką też przy oknie, mam aniołka. Ładne. Ale zarąbiste. A tak to z takich rzeczy pod ręką, to tutaj nic nie mam. Ej, powiem wam, że to chyba już do niczego nie prowadzi. No właśnie mi się wydaje, że to już nie ma ateisty. Ktoś korzysta może ze strony twoja Biblia? Nie. To nie. Nie losujecie sobie cytatów? U mnie na religii bardzo często, żeby nie kombinować, żeby ksiądz nie nosił przy katechetka pisma święte.
Świętego, to Biblii, to jest to biblijni.pl chyba i zazwyczaj z tego się zawsze czytało. Ja takie króciutkie pytanko, bo większość powiedziała, że są ministrantami, nie? No, bardziej no. Byłem trochę. To takie, można dać takie pytanko, no z tego, czy tam po prostu się zajmujemy. No, Nie wiem, jak to u ciebie wygląda, ale u mnie to się zajmowało po prostu praktycznie, że wszystkim, nie? Masz dzwonienie, gong, winem i tak dalej. Znaczy, idziesz do ten i polewasz wino i wodę. Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Ej, serio, nie zapomniałem nazwy. A te talerzyki, żeby tutaj ludziom wiernym... To jest patena, idzie się do pateny, ale... To nie były akolitki? Ktoś się wykuł. U nas to generalnie wyznaczanie służenia to było tak. Był jeden taki, kto był najdłużej, ten wyznaczał, kto do czego idzie. Jestem w ciężkim szoku, że u nas był jakiś poziom. U nas to tak naprawdę nożywca było. Dwie osoby się wyrywały, no nie? Chętnie była ostra pod tym względem, jak byłem ministrantem. Ale odkąd jestem lektorem, no to tam spokój mam, bo siedzę te pięterko wyżej. Nie wiem, jak u was to wygląda. Ale są te schody do ołtarza, ja sobie siedzę jakby na boku ołtarza, no nie? No. Pamiętam, jak zaczynałem być ministrantem, to mega się bałem czasami niektórych rzeczy, bo miałem takie coś, że nie, zepsuję, coś źle zrobię, no nie? I czasami, jak stało się w pierwszym rzędzie, by było się niskim, popychali, się szło i dosłownie ręce się telepały. Nie wiem, czy mieliście takie uczucie. Do dzwonków, żeby pamiętać, kiedy zadzwonić. To jest największy stres w sumie tam tylko. Dla mnie największym stresem było zawsze, jak były ampułki, jak się szło, żeby księdzu dać winu i wodę. Chłopaki sobie ze mnie jaja robili i powiedzieli, jak nie wiesz, które, to się napij. Ale raz tak zrobiłem. Zamoczyłem i wiedziałem. Koniec czasu, proszę państwa! Ale się wkręciliście w gadkę, a tu niestety trzeba będzie głosować. Mogłeś dać nam jeszcze trochę pytanie czasu, bo tak się zdziwiliście. Nie no, wykupiliście tylko 10 minut, nie? Także zastanówcie się, ja chowam kamereczkę i zaraz będziemy głosować. Dobra, słuchajcie, znowu ktoś odpadnie. Trzecia runda, trzecia wasza ofiara i znowu trzema głosami. Zdecydowaliście, że odpadnie numer, który miał małą wpadeczkę podczas tej rundy. Był to numer 1. Żegnaj, przyjaciel. Niech Bóg cię ma w opiece. Bez cytatu żadnego biblijnego, nic. Dobra, nie musisz. No to słuchajcie, trzy osoby odpadły. Mówiliście wcześniej, że raczej zastanawialiście się, że to czwórka albo piątka. Pytanie, czy jesteście tego pewni? Chcecie zaryzykować? A ile teraz mamy? 800. 800 raz 3, 4, 5, 6. Bo mam wątpliwość niewielką w głowie do jednej osoby. A tutaj nie mogę tego powiedzieć, nie Holo? A nie, to będziemy w trakcie rundy. Żeby to przedyskutować, musielibyście zagrać kolejną rundę. Tracić kolejną stówkę potencjalnie. No będziemy mogli przegadać, no a wtedy jeszcze jedna stówa pójdzie się... No tak, ale w tamtej rundzie też mówiliśmy, że mamy dobre pytanie, które nam wyklaruje sytuację, a tak naprawdę, no ja po tamtej rundzie na przykład mi to nic nie powiedziało, no nie? Szczerze mówiąc, wkręciliście się za bardzo w opowieści i nie odpowiadaliście już potem na pytania, nie? Ja też mam w sumie takie jedno pytanie, tylko że mam wrażenie, że też może nam to mało dać, więc... Dobra, słuchajcie, trzeba podjąć decyzję. Ręka do góry, kto chce grać dalej? Kurwa. Dobra, to już chuj. Dwie osoby tylko, tak? To teraz ręka do góry, kto chce zakończyć rozgrywkę. Dobra, czyli 2, 3, 7, 9 chcecie zakończyć, tak? Tak, dokładnie. No dobra, no to jeżeli 8 i 6 nie macie nic do powiedzenia, żeby ich przekonać, to kończymy. Już obgadaliśmy. Jeżeli ktoś jest ateistą, to on się już ukrywa, a zna na tyle dobrze, powiedzmy, liturgię i... Za dużo wie i za dobrze się przygotował, no jakby... Będziemy się wbijać pytaniami, będziemy gadali, aż dojdziemy do momentu, gdzie będziemy mieli 500 zł i nie wiadomo, czy wyrzuciliśmy dobre osoby, czy nie. Dobra, to teraz, słuchajcie, ja ostatni raz powiem, jak sprawa wygląda. Jeżeli w waszym gronie nadal jest ateista, to on wygrywa całe 800. Jeżeli natomiast go nie ma, to wydzielicie się całą kwotą. I ostatni raz zadaję pytanie, to już jest finalna teraz decyzja. Niech rękę do góry podniosą te osoby, które chcą zakończyć rozgrywkę. Dobra. Kończymy rozgrywkę i zaraz dowiemy się, kto był ateistą. Zaczniemy od osoby, która odpadła jako pierwsza. Proszę bardzo, to czwóreczka, aż się przebrał chłopak. Tu właśnie mówiłem o tej figureczce z karteczek. Czyli co, chcesz powiedzieć, że? Jestem ministrantem od 12 lat, tak jak mówiłem. Teraz sprawdzimy numer 5. Witam serdecznie. Powiedz nam, czy jesteś wierzący. Jest, krzyżyk. Jestem wierzący. I to prawda, on jest wierzący, a to były wasze dwa najbardziej podejrzane typy. Słuchajcie, teraz jeżeli jedynka jest osobą wierzącą, to znaczy, że w waszym gronie jest ateista i nic nie wygracie. Także zobaczmy jedynkę. Ateista wygrał, jestem katolikiem. Zgadza się, proszę państwa, w gronie 2, 3, 6, 9, 8, 7 jest ateista. I jest to numer 7, tak jest! A ja jemu zaufałem! Ale was ograł, Jezu! Co za kawał chuja! Błogosławcy tych, którzy was prześladują. Kiedyś naprawdę byłem lektorem. 7 lat nie chodzę, a to jest akurat kolegialba. Ukradł i wszedł na złą drogę. Siódemeczka wygrywa
8 stów. Dzielnie wywalczyliście mu je, także pewnie on wam podziękuje bardzo serdecznie. Dziękuję. A ja dziękuję za udział. Gratulacje, Siódemko, raz jeszcze. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Tutaj jest playlista z wszystkimi odcinkami Ukrytego Agenta, a jeśli chcesz wystąpić w takim filmie, to zapraszam na Discorda. Link w opisie.